Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk. A Podróż bez Paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Dominik Sankowski z redakcji sport.pl. Kłania przyjacińsko, dzień dobry. Dzień dobry. Świat tenisa czeka na Igrzyska Olimpijskie? Zdecydowanie. Chociaż trzeba przyznać, że tenis jako dyscyplina sportowa jest trochę specyficzny w porównaniu do takich konkurencji, jak no nawet nie mówię o lekkoatletyce, ale kajakarstwo, wieślarstwo, z szacunkiem dla tych dyscyplin, ale o nich jest mniej głośno po prostu. To są mniej dy medialne dyscypliny, zarabia się mniej inna jest ranga po prostu tych wydarzeń sportowych, a w tenisie no, szczególnie te turnieje wielkoszlemowe czyli Roland Garros, który właśnie we Francji jest rozgrywany albo inne imprezy, to są turnieje oczywiście o dużym statusie, już przez lata zbudowane i przez to tenisiści przez lata w różny sposób patrzyli na igrzyska, ale mam wrażenie, że te igrzyska w Paryżu będą traktowali wyjątkowo serio i to nie tylko z uwagi na Igę Świątek, która jak wiemy bardzo duży jakby nacisk kładzie na swój start Olimpijski. Kładzie nacisk, bo chce wygrać, zapewne i zdobyć to chyba, czego jeszcze nie ma, tak? Tak, no na pewno z jednej strony kwestia ambicji, ale z drugiej strony też kwestia nawet prozaiczna, jak rodzinna. Jej tata, który bardzo dużo pomagał, na początku zwłaszcza kariery, teraz się trochę wycofał, no bo wiadomo, ten team jest bardzo już profesjonalny i, i, i inaczej wyglądający, to jest były olimpijczyk, wiośla z Seulu i... Ten zespół razem z nim miał wtedy szansę nawet liczyć się na medal, ale jeden z y, członków miał problem zdrowotny, no i ostatecznie przypłynęli jako jedna z ostatnich osad w finale. Szkoda, no ale tak się niestety czasem zdarza. No, pracujesz cztery lata i może się przydarzyć pech w postaci na przykład problemu fizycznego jednego z tym bardziej y, z jednego z zawodników, tym bardziej, gdy mówimy o dyscyplinie. No, w sposób drużynowej, bo gdy mówimy o kilku osobach w zioślarstwie, no to jednak jest to team. Iga gra w zespole jednak jednoosobowym, swoim własnym, więc musi liczyć przede wszystkim na siebie. Ale no to kwestia ambicji, prestiżu, kwestia tego, że turniej będzie na kortach Roland Garros, czyli jej ulubionych, ziemnych, więc no tam jest numerem jeden, jest w dobrej formie. Oczekiwania będą też bardzo wysokie swoją drogą i to nie będzie łatwe. Ja mogę nawet postawić taką śmiałą tezę, że wydaje mi się, że nigdy w życiu wcześniej, i później Iga nie spotka się chyba z aż tak dużym wyzwaniem na tle mentalnym, bo tam będzie absolutną faworytką, jak gra w turniejach kobiecego tenisa, wielkoszlemowych. To świat, czy Polska śledzą, ale jak będzie występowała jako reprezentantka Polski na Igrzyskach, to cał, cały nasz kraj będzie bacznie obserwował i liczył na jej medal co najmniej, a myślę, że głównie wszyscy będą na złoto. Więc no, ta presja będzie olbrzymia. To, czy Iga Świątek zdobędzie medal, zależy od niej samej, aczkolwiek miejmy też świadomość, zależy od dyspozycji przeciwniczek. Tu okazuje się, że oczywiście zawsze w tle pojawia się pewna Białorusinka, pojawiają się Rosjanki, które nie będą występować tak pod własną flagą. Jedna z tak reprezentuje Kazachstan. No, i jeżeli tak. chodzi o świat igrzysk, to bardzo często przebija się tutaj właśnie kwestia udziału rosyjskich sportowców. Jak to wygląda w tenisie? To zdecydowanie też. No, tak jak w wielu dyscyplinach indywidualnych, rosyjscy sportowcy nie mogą nadal, tenisiści konkretnie, nie mogą występować y, nadal to właściwie od lutego 2022 jako zawodnicy reprezentujący bezpośrednio Rosję, czy, czy, czy tak samo jest w przypadku Białorusinów. Mogą jako neutralni i podobny przypadek będzie na Igrzyskach w Paryżu, czyli też bez flagi, bez y, oczywiście żadnych jakichkolwiek manifestacji. Wojskowych, wojennych czy jakich innych, jakich, jakichkolwiek innych na tym tle, no do tego dochodzi kwestia oczywiście wykluczenia z, z Paryża drużyn. To znaczy, na przykład rosyjscy siatkarze nie będą mogli zagrać, a to byłby potencjalny kandydat do medalu i no w tenisie oczywiście drużyny nie występują na igrzyskach, bo są drużynowe rozgrywki tenisowe. To jest Billie Jean King Cup w kobiecym tenisie, w męskim Puchar Davisa i w mieszanym United Cup, to taka nowa formuła od kilku lat. I tam Rosjanie i Białorusini nie grają jak, jako zespoły, No, ale to z, z punktu widzenia igrzysk nie jest problem. Dla nich problem jest, czy ostatecznie zostaną dopuszczeni do startu olimpijskiego w Paryżu. Podpowiedz mi w takim razie, jak wygląda status tych, tych sportowców rosyjskich i dyskusja. Tak. Wiem, że te pojawiały się skandale. Tak, oczywiście. No, formuła wygląda tak, że ci zawodnicy muszą zostać dopuszczeni. Zaczynając od początku. W tenisie nie mogą grać oczywiście wszyscy na igrzyskach, bo by się nie pomieścili. To jest tak, że jest ich 64 i tenisistych, i tenisistów. W deblu, w miksie ta drabinka jest trochę mniejsza. I to wygląda w ten sposób, że Międzynarodowa Federacja Tenisowa 10 czerwca, czyli po zakończeniu tuż po tegorocznego Turnieju Roland Garros, ogłosi listę tenisistów i tenisistek, którzy zostaną dopuszczeni. I Czynników, których, jakie trzeba spełnić, jest kilka. Oczywiście miejsce w rankingu, ale też wypełnienie tak zwanego minimum reprezentacyjnego, czyli występować trzeba w, w tym okresie czteroletnim przynajmniej raz, dwa razy w drużynie. Dlatego Iga niedawno, na przykład w kwietniu, musiała wystąpić w meczu ze Szwajcarkami, bo wcześniej nie, za, nie zawsze grała dla kadry i żeby spełnić to minimum, to również musiała. Oczywiście Międzynarodowa Federacja ma jeszcze dzikie karty, które może przyznać każdemu według własnego uznania. No ale po co byłoby ryzykować, chociaż w przypadku IGI pewnie i tak tą kartę by otrzymała. Ale wracając do Rosjan, to oni nie tylko muszą być wysoko w rankingu, ale jeszcze oczywiście, jak to właśnie Rosjanie i Białorusini, spełnić wymóg neutralności, bo Światowa Federacja Tenisowa w powiązaniu właśnie z. Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim ustaliły zasady, tak samo jak inne federacje i odpowiadające za inne dyscypliny, do, dokument dotyczący neutralności sportowców, czyli tych przesłanek, które muszą być spełnione, żeby dany sportowiec mógł startować w stolicy Francji hmm. podczas tegorocznych letnich Igrzysk. No i tej też muszą wypełnić te minima, to znaczy, no, nie podpaść pod jakikolwiek punkt, który by doprowadził, że mogą być wykluczeni. Jak to wygląda u panów? Panów wygląda to tak, że w tym momencie no, wszystko wskazuje na to, że dwaj czołowi rosyjscy tenisiści, Daniu Miedwiediew i Andrzej Rublow, oni są jawnie neutralni albo nawet antywojenni. W żadnym momencie od ponad już dwóch lat. Nie da, nie, w żaden sposób nie zasugerowali, że mogą mieć problem w przyszłości. To znaczy nie dali żadnych oznak w postaci popierania wojny, jakichś manifestacji prowojennych, więc w tym wypadku wydaje mi się, że problemu nie będzie, ale już na przykład z czołowym tenisistą rosyjskim, Karenem Haczanowem, który w Tokio, czyli no 3 lata temu, bo ostatnie igrzyska były właśnie w Japonii 3 lata temu, wiadomo przeniesione z uwagi na pandemię rok później, Karen Haczanow wywalczył medal srebrowy, Grze pojedynczej, a to jest tęsista, który wokół którego była niedawno afera, bo na swoich mediach społecznościowych opublikował krzyż świętego Jerzego, czyli symbol wojskowy, używany od wielu, można powiedzieć, nawet wieków Federacji Rosyjskiej, w cesarstwie jeszcze rosyjskim, do upamiętnienia czy do wynagrodzenia w jakiś sposób zasług uznanych ludzi dla polityki, spraw wojskowych, kultury. No i, Generalnie w sprawach takich uznaniowych właśnie zaszczytów. No i on się tłumaczył, że to jest oczywiście hołd w przypadku dniu zwycięstwa, bo jak wiemy, to jest data, szczególnie dla Rosjan, wyjątkowa, bo oni. No, tłumaczą, że całą, całą Europę oczywiście od Hitlera uwolnili. Europa w większości ma jednak trochę inne podejście a Polska, no to już w ogóle. I on to tłumaczył się potem na konferencji prasowej już w Paryżu, że to chodziło tylko właśnie o upamiętnienie jego dziadków, którzy, którzy walczyli. No ale zobaczymy, jak na to spojrzy Międzynarodowa Federacja Tenisowa, bo jednak opublikowanie. Takiego zdjęcia, który, gdzie w tym dokumencie o neutralności jest jasno wskazane, jakie symbole nie mogą być wykorzystywane w komunikacji, chociażby przez tenisistów i sportowców rosyjskich. I tam wskazano symbol Z, znany bardzo dobrze od lutego 2022, wypisywany na czołgach i nie tylko, i także właśnie wprost wstążkę świętego Jerzego. Więc no, sam jestem ciekaw, w jaki sposób Haczanow mówi, że to już nie od niego zależy, jaka będzie decyzja. No i zobaczymy, tak naprawdę, na ile te przepisy są żywe, a na ile są tylko teorią, bo gdyby jednak trzymać się tak bardzo skrupulatnie tych zasad, które MKORF Opublikował na swojej stronie, mhm. no to wprost powinien być wykluczony ten tenisista, nawet jeśli na podstawie rankingu będzie mógł zagrać. Jeszcze zadam pytanie na temat pani. Rybaki, nie dobrze? W reprezentacji Kazachstanu? Dobrze, bo bardzo duże pieniądze otrzymuje od miliardera, który jest jednocześnie szefem federacji. To jest oczywiście tenisista urodzona w Moskwie, reprezentująca Kazachstan, ale takich przypadków jest więcej. Bublik chociażby to też jest niedawno, dość niedawno w porównaniu do Rybakiny zmienił właśnie również reprezentację z Rosji na Kazachstan. Ona była, to jest akurat ciekawa historia, bo ona była przez wiele lat niedoceniana w Rosji. Mało środków właściwie szło na jej szkolenie do chyba 16 roku życia. Nawet musiała trenować w grupie, co w ogóle było dość. Jak dziś spojrzymy na to absurdalne, biorąc pod uwagę jej potencjał, i jednak no, wielkie, wielkie możliwości, sukcesy, bo to jest jedna z czołowych świata w ostatnich latach, mistrzyni Wimbledonu. I, I myślę, że w Kazachstanie jest jej dobrze, bo, bo ją tam po prostu doceniają, dają pieniądze również na szkolenie, no, ma teraz na dobry team, żeby, żeby najlepsi ludzie mogli się nią opiekować. No i na pewno jest też tej, jej trochę łatwiej z punktu widzenia również politycznego, bo Kazachstan nie jest w żaden sposób ograniczony nie niezangażowany w, w konflikt, w wojnę w Ukrainie. Nawet chyba z tego, co się orientowałem, w jakiś sposób próbował się odcinać w ostatnich miesiącach trochę czasami od Rosjan. Z tego to mi pewnie potwierdzisz. Czy były jakieś takie sygnały, że nie do końca jest tak bardzo na pasku, jak może bywało jeszcze w poprzednich latach u, u Putina czy innych władców Rosji? Kazachstan rzeczywiście wychodzi i to dotyczy też pewnych krajów w Azji Środkowej. Może nie jakąś podmiotowość, ale, mhm. ale, ale na pewno kraje. Widzą takie okienko możliwości dla nas w ramach oderwania się trochę od Moskwy. To jest ciekawy rynek dla inwestorów i ciekawy też taka przestrzeń, gdzie, gdzie łączą się, nazwijmy, interesy i mocarstw. Więc Kazachstan nie to, że przestaje kochać Rosję, ale przede wszystkim zaczyna kochać przede wszystkim też siebie i stawia na siebie, dotyczy to innych też krajów. Ale wracamy jeszcze do rozmowy. Białoruska o tak, jeszcze może o Sabalence, bo to jest jednak Właśnie najważniejsze o to chciałem zapytać, tak. Największa rywalka IGI, nawet zdaniem Nilsena, który analizuje i robi takie przewidywania, kto zdobędzie medal olimpijski, to co cztery lata robi, to wskazał w niedawnej analizie, kilka tygodni temu, że to Sabalenka wywalczy złoto. To w Paryżu, pokonując IG w finale. Ja się z tym trochę nie zgadzam, bo uważam, że jednak więcej argumentów jest po stronie Polki, ale zostawmy jakby stricte sportową analizę. Pod kątem. Polityczno-wojskowym, no to w przypadku Miedwiediewa, Rublowa, Haczanowa, no Haczanow teraz się troszkę jakby zamanifestował, ale w przypadku innych tenisistów nie mieliśmy jednak do czynienia wprost z jakimiś kontaktami z władzami Białorusi czy Rosji. A w przypadku Sabalenki zdecydowanie tak, ona nie odcinała się przez długi czas od Aleksandra Łukaszenki, który no w jakiś sposób, nawet nie jakiś, jest po prostu zaangażowany również w wojnę w, w Ukrainie. Przez wiele lat on ją wspierał, o czym mi mówił nawet jeden z polskich trenerów, Maciej Domka, który był kilka lat temu na Białorusi i tam prowadził młodsze kadry juniorskie białoruskie, i tam spotkał Arenę Balenkę. I efekt jest taki, że Sabalenka najpierw przez kilka miesięcy po wybuchu wojny nie odcinała się, potem w Paryżu w zeszłym roku, pamiętam, jak wszyscy dziennikarze ją moglowali o to, to wprost w końcu powiedziała, że nie popiera w tym momencie Łukaszenki. Ale to w tym momencie było też bardzo znamienne. I ona próbowała się oczywiście odcinać, że ona jest w ogóle antywojenna i nie wspiera tego, co się dzieje, jest przeciw, jest za pokojem i tak dalej. No ale ten bagaż doświadczeń i. Ta masa zdjęć, jakie można znaleźć w social mediach i generalnie jej wypowiedzi korzystnych z punktu widzenia Łukaszenki, no też stawia pod znakiem zapytania jej występ. Może nie wiem, czy w takim stopniu jak Haczanowa w innym, ale też jest tu oczywiście pewna wątpliwość i tak naprawdę do momentu, kiedy nie poznamy oficjalnej listy startowej, jeśli chodzi o tenisistów i tenisistki w Paryżu, a to będzie przypomnę tuż po Roland Garros, to nie możemy mieć stuprocentowej pewności, że Sabalenka zagra. No tak, Sablenka musi przede wszystkim też wrócić do Mińska, więc też musi uważać na słowa. Tak, musi, tam jest oczywiście wiele kontrowersji, bo jej matka i siostra mieszkają w stolicy Białorusi. Ona, z tego, co rozmawiałem z białoruskimi dziennikarzami, nie była co najmniej od roku, czyli od tego Paryża w zeszłym roku, gdy powiedziała, że nie wspiera w tym momencie Łukaszenki, a być może nawet dłużej nie była w domu rodzinnym. Jest jeszcze wątek śmierci jej partnera byłego, Konstantina Kołcowa, który by, pracował w klubie hokejowym, to były hokejista, który to klub jawnie jakby jeśli chodzi o władzę tej. Tej organizacji popierał wojnę w, w Ukrainie i na trybunach y, tego klubu by, y, były chociażby transparenty z Zetką. Więc no, to wszystko jest kontrowersyjne i nie do końca wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja z Sabalenką. Wydaje mi się, że jednak zostanie dopuszczona, bo. Trochę ogólnie rzecz biorąc, wokół niej jest mniej zamieszania politycznego, już mniej ludzie ją o to pytają, dziennikarze, ale tak naprawdę no to za chwilę przyjdzie moment, sprawdzam i weryfikacja, jak postąpią działacze tenisowi. Bardzo dziękuję za komentarz. Dominik Sękowski dzisiaj dla Państwa. Dziękuję bardzo, pozdrowienia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.